Szanowni Państwo, dzisiaj zostało przedstawione pierwsze pytanie referendum, które będzie towarzyszyło wyborom. To jest pytanie o zgodę na wyprzedaż polskiego majątku narodowego. Ja przypomnę, że to jest kwestia sporna właściwie od początku tej nowej Polski, od jeśli nie 89, to w każdym razie 90 roku. I do dziś budzi wielkie emocje, bo to, co słyszymy już w tej chwili po ogłoszeniu tego pytania, powiedzmy sobie, te bardzo nerwowe reakcje pokazują, że trafiliśmy, że krótko mówiąc, były różne daleko idące plany, a to referendum ma właśnie służyć temu, żeby one nie mogły być zrealizowane nawet wtedy, gdyby Koalicja Obywatelska i sojusznicy objęli władzę. To jest bardzo ważne referendum, bo jeśli będzie tylko referendum ważnym, czyli frekwencja powyżej 50%, to mamy tutaj do czynienia z decyzją społeczeństwa, a my, jak mówiłem, odwołujemy się do woli Polaków. Nie do różnych interesów, także tych zewnętrznych, nie do tego, co wyrażają w swoich niekiedy zupełnie niebywałych, bezczelnych wypowiedziach niektórzy politycy, ostatnio szczególnie niemieccy, ale do tego, co sądzą Polacy, co uważa nasz naród, a w każdym razie jego większość. Sprawa, powtarzam, toczy się już przeszło 30 lat. Związane są z nią w szczególności pewne nazwiska. Tutaj na pierwszym miejscu trzeba postawić nazwisko pana Balcerowicza, ale jest także wiele innych nazwisk. Ostatnio eksponuje się w tej sprawie także pan Grabowski. Krótko mówiąc, to jest coś, co żyje i ciągle stanowi pewnego rodzaju groźbę, która wisi nad naszym społeczeństwem. No, pominąłem tutaj nazwisko pana Lewandowskiego, też warto o nim wspomnieć. Oni wszyscy, także i teraz w różnych wypowiedziach, idą bardzo daleko. No, domagają się, by prywatyzowano wszystko, porty. Pamiętajcie państwo, że porty są dostarczycielem bardzo znacznej części naszych środków budżetowych, środków publicznych. Domagają się niekiedy w pewnych wypowiedziach, może bardziej prywatnych, ale jednak upublicznianych, prywatyzacji nawet więzień. Więc krótko mówiąc, to jest pewnego rodzaju obsesja, ale za tą obsesją stoi niewątpliwie także interes. I to interes zewnętrzny, bo żaden poważny ekonomista nie powie dzisiaj, że kapitał nie ma narodowości. Kapitał ma narodowość i to jest zawsze ważne, zawsze aktualne, ale podczas kryzysów to jest szczególnie aktualne. Wtedy ta narodowość staje się czymś ogromnie istotnym i w gruncie rzeczy decyduje o tym, co jest robione. Skąd się wycofuje kapitał, a gdzie się je gromadzi. I tego rodzaju przykładów jest bardzo dużo w ciągu tych kryzysów, które miały miejsce, no choćby już tylko po 2000 roku. Mieć własne potężne przedsiębiorstwa to jest coś niesłychanie istotnego. I to się nie podoba, stąd te ciągłe ataki na Orlen, ciągłe ataki także teraz na to, że Orlen integruje pewną część polskiej gospodarki, te zabawne twierdzenia, że myśmy wyprzedali Lotos, no w ogóle nie ma sensu z tym dyskutować, to przecież wykonanie warunków zaradczych, które postawiła Unia Europejska. No i poza tym ma to też i szereg innych kontekstów, być może, że w czasie kampanii wyborczej będziemy o nich mówili, kontekstów, no powiedzmy sobie, nie najlepszych, ale jednocześnie wyjaśniających skąd to wielkie zdenerwowanie. My chcemy, jeszcze raz to powtarzam, by decydowało społeczeństwo, decydował naród i ci wszyscy, którzy się temu przeciwstawiają, to wyśmiewają albo wręcz zalecają, co robić, żeby to referendum było nieważne, po prostu pokazują, że nie mają nic wspólnego z demokracją, że w gruncie rzeczy chcą, żeby w Polsce rządziła oligarchia,
żeby rządził przywilej pewnej mniejszościowej grupy, żeby był swego rodzaju monopol władzy, monopol prestiżu, monopol tego wszystkiego, co buduje pozycję społeczną. My udowodniliśmy w ciągu tych 8 lat, kto nie wierzy, może zajrzeć do bardzo licznych ocen zewnętrznych wobec Polski, formułowanych przez instytucje, które wcale tej opcji politycznej, która dzisiaj w Polsce rządzi, nie lubią, że jest dokładnie inaczej, że to były mimo bardzo ciężkich warunków bardzo udane lata, że my po prostu stworzyliśmy model funkcjonowania gospodarki, który działa i który dzisiaj budzi także zainteresowanie bardzo szerokiej, można powiedzieć nawet w jakiejś mierze globalnej skali. I on jest atakowany, bo tu znów wielu podmiotom, już w szczególności o charakterze państwowym, nie podoba się to, żeby w środku Europy było budowane silne państwo. Takie państwo, które w pewnym momencie może zupełnie zmienić geografię polityczną czy geopolitykę europejską. Na korzyść pokoju, na korzyść demokracji, no i oczywiście na korzyść naszego narodu. Powtarzam, to się nie podoba. Ciągle jest to dążenie do dominacji. My jesteśmy jedyną siłą, która dzisiaj jest w stanie stworzyć przesłanki do tego, żeby to się zmieniło. Żeby te idee, które legły u podstaw Unii Europejskiej, zostały rzeczywiście zrealizowane. Dziękuję Państwu.